doświadczać, żebyśmy mogli dzisiaj doświadczać Jego obecności, żebyśmy mogli doświadczać Jego mocy. Ewangelia to nie są słowa, Ewangelia to jest moc. Nie ma czegoś takiego jak opowiadanie Ewangelii, jest coś takiego jak prezentowanie Ewangelii. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że to, czego doświadczacie, to jest prezentowanie Ewangelii. Duch Święty przychodzi do Ciebie, przebija się przez najgłębsze zakamarki Twojej duszy, przebija się przez zakamarki Twojej mentalności. On mówi do Ciebie, ja właśnie taki jestem. Wielokrotnie słyszałeś o Nim, w takim czy w innym kościele, wielokrotnie słyszałeś o Nim, że On jest człowiekiem, że jest Bogiem. Wiesz o tych rzeczach. Ale czymś innym jest wiedzieć, a czymś innym jest doświadczyć. Bóg jest doświadczalny. Ja nie wierzę w niedoświadczalnego Boga. Ja nie wierzę w takiego Boga, o którym się opowiada ludziom. Wiecie, na świecie wszyscy opowiadają o jakichś Bogach. Na świecie wszyscy mówią o jakichś bóstwach. Wiecie czemu? Bo człowiek jest stworzony, żeby w coś wierzyć. Ateiści nawet muszą wierzyć w to, że Boga nie ma. Rozumiesz? Człowiek, który być może jesteś ateistą, być może przyszedłeś tutaj jakby zastanawiasz się nad wieloma rzeczami. Czasami ludzie, którzy mówią, że nie wierzą w Boga, mówią, udowodnij mi, że Boga nie ma. Ja mówię, udowodnij, że jest Bóg. Ja mówię, udowodnij, że nie ma. Stajemy, mówię, w połowie drogi. Chcesz ode mnie udowodnienia. Ja chcę od Ciebie udowodnienia. Udowodnij mi, że Go nie ma. Ja spotkałem Jezusa. Ja dlatego jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, bo spotkałem Jezusa. Ja nie usłyszałem o Jezusie pod tytułem, wiesz, Bóg jest. Zawsze wiedziałem, że jakiś tam Bóg jest. Cały mój dom był obwieszony w różnych obrazkach, w różnych jakichś malowidłach, zdjęciach. Byłem jako dziecko ochrzczony w kościele katolickim. Chodziłem na religię. Jak większość Polaków, 90 parę procent pewnie. Byłem u pierwszej komunii, u drugiej, byłem u bierzmowania. Byłem. Natomiast to była informacja. Informacja. To jest tak jak z ludźmi, którzy mówią, że znają jakiegoś aktora. Ja mówię, a skąd go znasz? Z telewizji. Bo on gra w takim czy w innym serialu. Ja mówię, ty go nie znasz. Ty go widziałeś w telewizji, widziałeś jego kreację. Znać aktora to znaczy być z tym aktorem. Znać aktora to znaczy zapoznać się z nim osobiście, wziąć go za rękę. Czego Bóg chce? Bóg chce, żebyś mógł wziąć go za rękę. Bóg chce mieć z tobą taką relację. Bo Bóg chce, żebyś był człowiekiem spełnionym. Wiara jest bardzo dotykalną rzeczą. Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. To znaczy, że ja jestem pewny. Mimo, że żaden mój zmysł tego nie dotknął. Jak to jest możliwe? Ponieważ ja go doświadczam. Ja go spotkałem. Spotkałem go jako ducha. Mając 17 lat zamordowałem człowieka, trafiłem do więzienia i to nie było moje pierwsze przestępstwo. Byłem złodziejem już dużo wcześniej. Krzywdziłem ludzi, krzywdziłem moich bliskich. Byłem złym człowiekiem. Kradłem od małego, od kiedy pamiętam. Nienawidziłem. Nienawidziłem mojego ojca. Chciałem, żeby umarł. Marzyłem o tym, żeby mój ojciec umarł. Chciałem, żeby po prostu umarł. Rozumiesz? Chciałem go sam zabić nawet. Nienawidziłem sam siebie, bo się bałem ustawicznie. Byłem tym przesiąknięty, przepełniony. A mimo wszystko codziennie kazano mi się modlić. Zmawiać pacierze różne, chodzić na religię. Ale to, co mówiłem,
to, o czym mi mówiono, to, że mnie za ręki od małego do kościoła prowadzili, to niczego nie zmieniało w moim życiu, to nie ratowało mnie przed niczym. Rozumiesz? Religia, jakakolwiek religia, ona nie jest doświadczalna dla ciebie. Ludzie mówią, ja wierzę w Boga. Ja się patrzę czasami na tych ludzi i mówię, ty nie wierzysz w ogóle w Boga. Gdybyś ty wierzył w Boga, to byś miał takie zwycięskie życie jak ja. Rozumiesz? Charles Finney, kiedyś taki bardzo znany ewangelista, możecie sobie o nim poczytać. Charles Finney, który miał, na którego spotkaniach nawracało się najwięcej ludzi od czasów apostoła Pawła. Kiedyś wyszedł po takim jednym spotkaniu, bo był cykl spotkań dzień po dniu i zobaczył człowieka, który leżał, był tak pijany, że leżał przy drodze i mówi do niego, bracie, wczoraj na twoim spotkaniu nawróciłem się do Boga. Charles powiedział, na pewno się nie nawróciłeś. Bracie, przyjąłem Jezusa. Gdybyś przyjął Jezusa, nie leżałbyś w tym grobie tutaj. Nie spotkałeś Jezusa. Gdybyś spotkał Jezusa, nie leżałbyś w grobie. Bo jak ja spotkałem Jezusa, rozumiesz, to bałem się wstać z kolan z ziemi. Wiesz, czego się bałem? Że jak wstanę, to umrę. Dlaczego? Bo on był taki święty i taki czysty. I w jego obecności czułem się jak w obecności generatora jądrowego. Bałem się wstać, bo myślałem, że mnie porazi i umrę. Spotkanie Jezusa jest możliwe dla każdego człowieka. Dwa, nie potrzeba do tego niczego ponad tym, że chce się Go spotkać. Rozumiesz? Ewangelia jest bardzo prosta, jest dla każdego. Ja spotkałem Jezusa, kiedy już siedziałem trzeci raz w więzieniu. Kiedy byłem już uzależnionym od kokainy narkomanem, kiedy już wcześniej trzykrotnie umierałem od kokainy, kiedy byłem producentem amfetaminy, kiedy trułem dzieci amfetaminą. Rozumiesz? Spotkałem Jezusa wtedy, kiedy byłem już człowiekiem zupełnie zniszczonym psychicznie. Byłem dewiantem w wielu dziedzinach. Biłem moją żonę, katowałem ją, biłem ją jak była w ciąży. Przestawiałem jej broń do głowy, chciałem ją zastrzelić. Niszczyłem wszystko wokół siebie. Miałem zniszczoną psychikę, wyniszczone ciało i zdegradowanego ducha. I kiedy ja spotkałem Jezusa, to On zmienił mnie w innego człowieka. Doświadczyłem Jezusa. Można tu na ziemi doświadczyć Jezusa. Można Go spotkać. Co to znaczy spotkać Jezusa? Co to oznacza? To nie oznacza, że On dzisiaj fizycznie staje przed Tobą i mówi do Ciebie, oto jestem. Ale to znaczy, że zaczynasz wierzyć w proste prawdy. Od tego się zaczyna spotkanie Jezusa, że zaczynasz wierzyć w prostą prawdę. Zaczynasz wierzyć. Zaczynasz być pewny. Ja wziąłem Biblię i przeczytałem taki tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja przeczytałem to w Biblii i wiesz, co zrobiłem? Uwierzyłem w to. Ja naprawdę uwierzyłem, że każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Był na mnie wyrok wydany. Grupa przestępcza chciała mnie zastrzelić. Chcieli porwać moją narzeczoną, naszego syna. Mieliśmy najście na mieszkanie. Wszędzie się poruszaliśmy z bronią. Wszędzie się poruszaliśmy z kilka osób. Strach był normalną rzeczą w moim życiu. Bałem się, że zginę. Wszyscy sędziowie, którzy od kiedy pamiętam skazywali mnie na różne wyroki, mówili do mnie, nie masz żadnej szansy. Zawsze będziesz siedział. Policjanci do mnie mówili, zginiesz w więzieniu albo cię ktoś zabije. Ale kiedy przeczytałem ten biblijny tekst,
że On tak mnie pokochał, że już Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, a więc ja nie umrę, jeśli w to uwierzę, to okazało się, że ja Go spotkałem. Uwierzyłem i spotkałem. Kiedy uwierzyłem, to Go spotkałem. On przyszedł do mnie i zmienił mnie w innego człowieka. Ludzie mówią, przyszedłem do waszego kościoła, wiecie, spotykam mnóstwo ludzi. Ja mówię, narodziłeś się na nowo? On mówi, wiesz, jestem w kościele już 15 lat tutaj. Ja się mówię, ja mówię, nie pytam cię, ile jesteś w kościele. Nie obchodzi mnie to, czy jesteś w kościele, czy nie jesteś w kościele. To, że tutaj jesteś, niczego nie dowodzi. Czy spotkałeś Jezusa? Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie byś poszedł? On mówi, nie wiem. A ja mówię, a ja wiem. A ja wiem, gdzie bym poszedł. Wiem, gdzie bym poszedł. Gdybym tu dzisiaj umarł, pójdę do nieba. Absolutnie pójdę do nieba. A potem dostanę nowe ciało i zejdę tutaj na nową ziemię. Z moim Panem Jezusem Chrystusem. Nie boję się śmierci, nie boję się innych ludzi, nie wstydzę się innych ludzi. W ogóle mnie nie interesuje, co o mnie mówią inni. Dlaczego? Bo spotkałem Jezusa i zmienił mnie w innego człowieka. Inny człowiek to inna mentalność. Rozumiesz? Jeszcze przez jakiś czas, przez jakieś miesiące trzymały mnie się jakieś grzechy. Rozumiesz? Jeszcze trzymała się nie pornografia, jakieś nałogi. Ale coś ci powiem. Już nie umiałem tego robić. Bo inny człowiek nie umie tego robić. Ktoś mówi, jak zerwać z grzechem? Ja mówię, musisz spotkać Jezusa. Ale naucz mnie, co mam zrobić. Ja mówię, nie mogę cię nauczyć, musisz spotkać Jezusa. Uwierz tą prostą prawdę, że On jest. Uwierz, że On jest. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego. Chcę, żebyś zrozumiał jedną bardzo ważną sprawę. Bóg jest doświadczalny. Ewangelia jest doświadczalna. Można ją przyjąć. I ona jest jak moc do naszego życia, jak prąd do naszego życia. Ona wpływa w nas. Dzisiaj na ulicy rozmawiamy z jednym człowiekiem i on mówi, jak, w jaki sposób ja mogę zmienić swoje życie. Ja mówię, zaufaj Jezusowi. Ale on mi dalej mówił, co on robi. Ja mówię, nie mów, co robisz. Nie mów, gdzie bywasz. Nieważne, że byłeś na 30 różnego rodzaju detoksach. Rozumiesz? Nieistotna sprawa. Przyjmij go, on cię zmieni w innego człowieka. Inny człowiek nie będzie miał tych rzeczy, które ty masz. Ja byłem narkomanem, bardzo lubiłem narkotyki. Ale kiedy spotkałem Jezusa, zrozumiałem, że narkotyki już nie są moją rzeczą. One były rzeczą starego człowieka, który był przed spotkaniem Jezusa. Bardzo lubiłem pornografię, bardzo lubiłem cudzołóstwa i inne rzeczy. A potem się dowiedziałem, że one należą do innego człowieka. To tamten to lubił, a ja nie. Stawałem przed lustrem, twarz była ta sama. Rozumiesz? Dotykałem się. Fizycznie byłem ten sam. Ale wewnątrz to był inny człowiek. Wiesz co? Nie znałem siebie. Musiałem zacząć siebie poznawać. Wiecie, pierwsze miesiące mojego nawrócenia polegały na tym, że poznawałem sam siebie. Dowiadywałem się, co ze mną jest. Co ze mną jest. Wpisywałem z więzienia do mojej żony takie duże listy i tam wymieniałem nowe systemy wartości. Mówię, Agata, ja teraz taki jestem. Ja się cieszyłem z tego, bo jej pisałem, jaki teraz jestem. Ja poznawałem siebie. Okazywało się, że tego już nie chcę, na tamtym mi nie zależy. Byłem człowiekiem, któremu bardzo zależało na pieniądzach. Miałem bardzo dużo pieniędzy, byłem bogatym człowiekiem. Miałem kilka samochodów, cieszyłem się z tego. Pamiętam, kiedy byliśmy w grupie przestępczej, kiedy szliśmy przez Warszawę, to nasze ubrania, które mieliśmy na sobie, one miały większą wartość, rozumiesz, niż to po niektóre samochody, które jeździły. Rozumiesz, nasze kosmetyki. Mieliśmy wszystko najdroższe, wszystko najlepsze. Pamiętam, kiedy szliśmy we czterech, rozumiecie, to ja pamiętam, zatrzymałem się, żeby sznurowadło sobie zawiązać, i takie małżeństwo nas mijało. I ten facet powiedział do tej kobiety,
Widziałaś ich? Ale mówi, co się dziwisz? Rozumiesz? To był, ja to usłyszałem, pamiętam to jak dziś. Tamten człowiek, to był człowiek o bardzo wysokich aspiracjach ludzkich. Ale kiedy spotkałem Jezusa, nie przeszkadzało mi, że jeżdżę na różowym składaku. Moje ekskluzywne BMW zamieniłem na różowego składaka. I jeździłem po mojej małej miejscowości i na ksero, po odbijane miałem informację o ewangelizacji, że Jezus żyje. 10 miesięcy wcześniej mieliśmy, nasze miasto było skorumpowane. Wiecie, co, nie wiem, czy rozumiecie, co to znaczy korupcja. Niektórzy myślą, że to jest korupcja, że się policji daje jakieś tam pieniążki w rękę. My wieczorami zwykliśmy na przykład rozstawiać się w jakimś miejscu naszego miasta. Ja na tylnej masce mojego BMW rozsypywałem kokainę. I my tak sobie staliśmy wieczorem i sobie wąchaliśmy. I to była 18-19. I tak sobie się staliśmy przy samochodzie do 23. I pamiętam, kiedyś radiowóz jechał. I oni się zatrzymali. I posłuchaj, co to jest korupcja. I wyszli, ja zadałem, w czym sprawa? A ja mówię, chłopaki, byście się przesunęli kawałek, bo my tutaj mamy dzisiaj patrol. I my trzymaliśmy kokainę z dwóch stron, samochód wolno ruszał, żeby nam ścieżek nie zwiał. I sobie radiowóz przejeżdżał. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Ja taki byłem. A potem spotkałem jednego z tych policjantów, kiedy jeździłem na rowerze, na różowym składaku. I on mówi do mnie, co robisz? Ja mówię, ewangelizację. A on tak na mnie spojrzał. A już wtedy był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. A mieszkał w naszym mieście. A on mówi do mnie, kościół zakładasz? Teraz, mówi, będziecie robić wałki, oszustwa. Ja mówię, nie, przyjacielu, spotkałem Jezusa. On mówi, co zrobiłeś? Spotkałem Jezusa. On zmienił moje życie. Jestem innym człowiekiem. W moim mieście przez 10 lat obserwowano nas. Pierwsze ewangelizacje, kiedy robiliśmy, to babcie siedziały pod nogami i mówią, teraz morderca będzie ewangelizował w tym mieście. Wszyscy się śmieli. Wszyscy szydzili. Ale wiecie, dlaczego mnie to nie dotyczyło? Bo ja byłem innym człowiekiem. Ja byłem tym, który spotkał Jezusa. Miałem inne DNA. Inny człowiek. Ewangelia nie prowadzi ludzi do zmiany życia. Nie potrzeba Jezusa Chrystusa, żeby zmienić życie. Rozumiesz? Żeby nie pić, wystarczy AA. Żeby nie palić, wystarczy plasterek z apteki. I trochę samozaparcia. Rozumiesz, o czym mówię? Żeby nie cudzołożyć, wystarczy katechizm przeczytać. Rozumiesz? To są proste sprawy. Nie potrzeba Jezusa do tego. Ale coś ci powiem. Dalej będziesz tym samym człowiekiem. Jak byłeś zły, a teraz postanowisz być dobry, to będziesz dobrym człowiekiem. I to jest diabelska specjalizacja, żeby nas wszystkich oszukać. A Bóg mówi tak. Do nieba trafiają tylko ci, którzy stali się innymi ludźmi. Inni ludzie. W niebie nie ma homo sapiens. Do nieba się nie idzie, bo się jest dobrym. Do nieba się nie idzie, bo się miało bierzmowanie. Do nieba się nie idzie, bo się w kościele protestanckim dało zanurzyć w jakiejś tam basenie. Nie przez to się idzie do nieba. Do nieba się idzie, bo się uznało, że ten stary człowiek musi zostać zabity. Ja wtedy w więzieniu uznałem fakt i powiedziałem do niego, nie znam Ciebie, Boże, nie znam Ciebie. Jestem taki brudny, a Ty taki czysty. Nie umiem się modlić. Zmień mnie. I On mnie zmienił. W innego człowieka. Nie zmienił złego w dobrego. Zmienił mnie w innego. Kiedy wróciłem do domu jako inny człowiek, to moja obecna żona, mama, myślałem, że oszalałem. A żona mówiła, no chciałam, żebyś się zmienił. Ale co się stało z tobą? Ja mówię, spotkałem Jezusa. Moi koledzy dzwonili do mnie, przyjeżdżali. Idziemy zarobić, idziemy to, idziemy tamto. Ja mówię, nie, spotkałem Jezusa. Rozumiesz? Spotkałem Jezusa. Możesz spotkać Jezusa, jak chcesz. Możesz, jak chcesz. Możesz spotkać Jezusa. I wiesz, co się wtedy wydarzy? Potężna Boża moc rozwinie się w Twoim życiu jak sztandar.
Nie będziesz już tym samym człowiekiem. Nie będziesz jakąś szarą myszką chrześcijańską. Wiecie, w tym kraju pokutuje taka mentalność, że chrześcijanie to są jakieś pierdoły życiowe. Rozumiesz? To są ludzie, którzy tak chodzą, tacy ściśnięci, rozumiesz? Albo inni, którzy krzyczą, żeby krzyża nie wyrzucać skądś tam i chodzą w beretach moherowych. Taka jest mentalność, że albo to są psychicznie chore kobiety po 60, rozumiesz? Taka jest mentalność. Albo to są jacyś dziwni faceci, rozumiesz, którzy już po prostu nic w życiu nie potrafią osiągnąć. Albo to są histeryczne nastolatki, których nikt nie lubi w szkole, dlatego się zapisują do oazy, czy do czegoś tam innego, czy przychodzą do jakiegoś zboru na młodzieżowe spotkania. Bo już mnie tu nie lubią, tak? To tam mnie polubią, bo tam wszyscy lubią. Ale coś ci powiem, pierwszy Kościół był inny. Inny. Możesz w nim poczytać w Biblii. O nim poczytaj w Biblii. I Bóg nie zmienił zdania na temat Kościoła, na temat ludzkości. Bóg kocha każdego człowieka szaloną miłością. To jest szalona miłość. To nie jest miłość po angielsku. Rozumiesz mnie? Jak do więzienia zamykali takich ludzi, którzy byli z takich afer, proszę ciebie, że tam żaden z nich nie był kryminalistą, tylko coś tam narobili, siedzieli, to apropaki na nich mówili. I rozumiesz, te apropaki, bo to nie byli przestępcy, oni coś tam rozrabiali na pułapie politycznym jakimś, nie? Oni nawet jak mówili, to nie było, że tak powiem, jakby takie zgodne z tym, jaki był ten slang więzienny. Oni byli zupełnie inni. Oni nawet jak ubliżali sobie, to mówili to w kulturalny sposób. Ja czasami słuchałem tego, ja pamiętam jak dziś mówię, kurczę, ubliżać nie umieję. Normalnie po ludzku nie umie jeden z drugim pojechać sobie nawzajem. Jakieś w ogóle ukierają to w jakieś słowa, jakieś ponton, nie wiadomo co to jest, tak? To nie jest miłość. To takie coś. Rozumiesz? Takie układy, to nie to. Bóg nas nie kocha miłością ponton. Bóg nas kocha szaloną miłością. Szaloną miłością. Szaloną. Tak szaloną, że dał się zamordować jako człowiek. W ogóle tu nie musiał przychodzić. Kochani, Adam z Ewą oddali ziemię diabłu. Wiecie, dlaczego na ziemi jest tyle zła? Bo ją Adam z Ewą oddali diabłu. Oddali ją. Przehandlowali ją. Rozumiesz? Za byle co? I w związku z tym, że byli właścicielami ziemi, bo Bóg dał ziemię synom ludzkim, Bóg dał Adamowi Ewie, tą ziemię. Powiedział, zarządzajcie sobie nią, macie ziemię. Zobaczcie, jaki hojny ojciec. To nie było drobne kieszonkowe, to była ziemia. On mówi, macie ziemię, róbcie co chcecie. Nazywajcie zwierzęta, róbcie co chcecie. Bądźcie wolni, zarządzajcie nią. Zobacz, jaka hojność Boga. On ją oddał. Ludzie zastanawiają się, czemu Bóg czegoś nie zrobi z ziemią? Ja mówię, bo Bóg musiał ją spalić, zniszczyć. Odebrać na siłę. Bóg ją dał ludziom, a ludzie ją przehandlowali diabłu. Diabeł wiedział, że nie nakłoni Boga do oddania ziemi. Nakłonił więc ludzi do oddania ziemi. Rozumiesz? Nakłonił ludzi. Ludzie oddali ziemię i od tamtej pory jest wielki problem. Ale Bóg taką szaloną miłością pokochał człowieka, że mówi, dobrze, to ja zrobię tak, zejdę na ziemię i dam się zamordować zamiast was wszystkich. Ja ostatni homo sapiens. Pierwszy homo sapiens sprzedał ziemię. Ja ostatni homo sapiens ją oddam wam. Umrę, po prostu umrę, jako wy wszyscy. We mnie umrze całe homo sapiens, cała ludzkość we mnie umrze i stworzę nowych ludzi. Ci, którzy we mnie później uwierzą, to będą nowi ludzie. Nowi ludzie. Oni będą mogli odzyskać ziemię. Tak też zrobię. I dzisiaj każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, stanie się nowym człowiekiem. Nie tylko po śmierci pójdzie do nieba, ale też będzie mógł na tej ziemi prowadzić zwycięskie życie. Wiesz, co to znaczy zwycięskie życie? To znaczy, że my nie musimy ulegać grzechom. My nie musimy ulegać diabelskim jakimś patentom do naszego życia. Nie musimy chorować. Rozumiesz? Nie musimy być zniewoleni. Nie musimy być biedni. Dlaczego? Bo mamy siebie, możemy teraz nie robić, co chcemy. Jako nowe stworzenia. Mamy Boże możliwości. Rozumiesz, o czym mówię? Ziemia należy do nas cały czas.
Ale jako nowe stworzenia mamy Boży potencjał do zarządzania. Na krzyżu Golgoty na Jezusa spadły nie tylko nasze grzechy, ale wszelkie konsekwencje grzechu. Przyjaciele, jakaż wielka wolność, jakaż potężna miłość. Nie tylko niebo, ale szczęście tu na ziemi. Czyż to nie jest wielkie? Czy to nie jest warte? Czyż nie warto zostawić starego człowieka? Nie warto zostawić starych przyzwyczajeń? Nie warto zostawić grzechu? Czyż nie warto? Warto! Czy poznałeś Jezusa? Moje pytanie do Ciebie. Czy Ty poznałeś Jezusa? I nie pytam, ile jesteś w kościele i w jakim. Pytam, czy Ty poznałeś Jezusa? Czy Ty oddałeś Mu swoje życie? Czy Ty realnie widzisz działanie tego Jezusa w swoim życiu? Czy widzisz tą moc? Boże, nadal prowadzisz życie tak jak zwykły homo sapiens, używając 6% Twojego mózgu, martwiąc się, troskając, nie będąc pewnym, czy Bóg jest. Dziś jest, jutro nie ma. Dziś czuję, jutro nie czuję. Ja nie wiem, czy jestem zmieniony. Ja nie wiem. Przyjmij Jezusa dziś. Przyjmij Go dziś. Oddaj Mu swoje życie. Krew Jezusa zmyła wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy. Nie ma takiego grzechu, którego nie zmyła krew Jezusa. Kochani, kto z Was nie jest przekonany, że gdyby dzisiaj umarł, pójdzie do nieba? Chcę, żebyś podniósł rękę teraz. Chcę, żebyś podniósł rękę, jeżeli nie masz pewności, że spotkałeś Jezusa w swoim życiu. Podnieś rękę teraz, proszę. Brawo. Kto jeszcze? Kto jeszcze z Was nie ma pewności, że spotkał Jezusa? Podnieś rękę. Chodź, przyjacielu. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli nie masz pewności, że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy, jesteś dzisiaj wolny. Chcę, żebyś przyszedł i oddał Ci życie Jezusowi. Żebyś przyszedł do mnie teraz tutaj. Żebyś oficjalnie przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kto z Was, przyjaciele, jeszcze chce Ci oddać życie Jezusowi? Kto z Was chce zmienić swoje życie? Kto chce być nowym człowiekiem? Jeżeli chcesz, brawo, przyjdź do mnie. Kto następny, kochani? Kto następny? To jest bardzo ważne. Halleluja. Jezus umarł za wszystkie Wasze grzechy. Ja wiem, że słyszeliście to być może już, ale chcę, żebyście wiedzieli, że dzisiaj teoria może stać się dla Was praktyką. Za wszystkie Wasze grzechy. Cokolwiek zrobiłeś w życiu, Bóg to wie i już Jezus za to został ukarany. Jeżeli w to uwierzysz, nie zostaniesz ukarany. Bo prawo nie działa wstecz. On też wstał z martwych, wyszedł z grobu w ciele. W prawdziwym ciele. Wierzycie w to? Powiedzcie tak, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Przebaczyłeś mi. Dałeś mi wolność. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Duchu Święty, przyjmuję teraz Ciebie. Zmień mnie w innego człowieka. Amen. Upełnij Duch Święty Twoją moc, Twoją obecnością. I teraz przyjdzie taka głęboka relacja. Ojcowskim, jak jej nigdy nie ma. Niech On teraz głęboko odczuwa Twoją obecność, Twoją miłość i Twoją akceptację. Duchu Święty, wydajesz Mu moc do przeciwstawienia się grzechowi. Wydajesz Mu moc. Hallelujah. Duchu Święty, wypełnij Go.
zmień go w innego człowieka. Niech teraz wszelka religia odejdzie, wszelkie zwątpienie odejdzie, wszelkie potępienie.